Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych podczas wydarzenia podpisanie listu intencyjnego w sprawie działań w zakresie kształtowania międzynarodowego wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej. Witam serdecznie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pana ministra Szymona Szynkowskiego-Welsenk. Witam serdecznie. Witam także pana Mateusza Matyszkowicza, członka zarządu Telewizji Polskiej. Panie ministrze, bardzo proszę. Bardzo dziękuję pani dyrektor, panie prezesie, szanowni państwo. Cieszę się z tej dzisiejszej okazji do naszego spotkania, bo jest to okazja szczególna. Będziemy za chwilę podpisywać list intencyjny między Telewizją Polską a Ministerstwem Spraw Zagranicznych, którego celem jest zbliżenie naszej współpracy po to, żeby skuteczniej promować Polskę na arenie międzynarodowej z jednej strony, z drugiej strony, żeby zarówno polscy obywatele mieszkający za granicą, ale też obcokrajowcy mieli lepszy dostęp do produkcji telewizji polskiej, zarówno tych dzisiaj produkowanych filmów, seriali, bardzo ciekawa oferta, ale też do archiwaliów telewizji polskiej. To przecież wielkie dziedzictwo, które też chcielibyśmy poza granicami Polski przybliżać. A więc intencją naszą, którą dzisiaj wyrazimy właśnie w formie tego listu, jest to, żeby z jednej strony Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które nadzoruje instytuty polskie. Mamy 25 instytutów polskich poza granicami kraju promujących polską kulturę dzięki organizacji wystaw, ale też właśnie pokazów filmowych czy festiwali, żeby te instytuty polskie mogły korzystać w swobodny, nieskrępowany sposób z produkcji telewizji polskiej, wykorzystywać je do przybliżania Polski. Z drugiej strony chcemy, żeby Telewizja Polska mogła dzięki zaangażowaniu naszej dyplomacji skuteczniej zaistnieć na festiwalach filmowych ze swoimi produkcjami, takimi chociażby jak festiwale w Londynie czy w Rzymie, żeby Telewizja Polska mogła zaistnieć mocniej dzięki telewizjom innych krajów. No i tutaj pierwszym takim wydarzeniem wynikającym z tego listu intencyjnego jest organizowany taki cykl w chorwackiej telewizji w dniach między 7 a 12 grudnia Idziemy na film polski. Będą tam pokazywane w ramach tego cyklu w chorwackiej telewizji właśnie produkcje telewizji polskiej, między innymi znany film Jasminum Jana Jakuba Kolskiego, ale to dopiero początek. Chcemy też wykorzystywać tą współpracę do promowania ważnych wydarzeń międzynarodowych, jak 30-lecie Grupy Wyszehradzkiej, które będzie miało miejsce w lutym przyszłego roku. Telewizja Polska już stworzyła format Info V4 Plus w TVP Info, który jest taką dobrą płaszczyzną do tej promocji. Chcielibyśmy wzmacniać wykorzystanie tego formatu. Jest też taki, można powiedzieć, format lifestyle'owy, talent show, wirtuozi V4 Plus promujący młodych ludzi, pokazujących swoje talenty. To także doskonały sposób docierania i promowania naszej aktywności w Grupie Wyszehradzkiej, a więc tych pól współpracy jest naprawdę dużo. Dzisiaj to konkretyzujemy w formie dokumentu i podpisanie dokumentu może dla szerszej publiczności nie jest tym wydarzeniem najciekawszym, ale to, co zdarzy się później, co będzie wynikało z podpisania tego dokumentu, na pewno naszym obywatelom, ale także właśnie i Polsce, i obywatelom innych krajów przyniesie dużo nowości i satysfakcji. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie, panie ministrze. Szanowni państwo, teraz głos zabierze członek zarządu Telewizji Polskiej, pan Mateusz Matyszkowicz. Bardzo proszę, panie prezesie. Dziękuję. Panie ministrze, szanowni państwo, to dla nas również bardzo radosny moment. Tak rozmawialiśmy z panem ministrem, że spod maseczek nie widać uśmiechniętych ust, ale oczy chyba są jeszcze bardziej wymowne. Te oczy dzisiaj patrzą na siebie z sympatią, z wdzięcznością i z nadzieją, że wiele dobrych inicjatyw przed nami. Jako Telewizja Polska jesteśmy największym w kraju producentem filmów dokumentalnych. Jesteśmy bardzo dużym, znaczącym producentem filmów fabularnych i seriali, ale także mamy teatr telewizji, dzieło unikalne na skalę światową. Tylko Telewizja Polska na świecie jest w stanie 3 razy w miesiącu mieć premierę teatralną na najwyższym artystycznym, ale także telewizyjnym i filmowym poziomie. Chcielibyśmy, żeby to wszystko, co powstaje u nas w ramach naszej misji, mogło także służyć polskiej dyplomacji na świecie.
Wierzymy, że nasze dokumenty, fabuły, teatry telewizji będą mogły stanowić atrakcyjny element programów instytutów polskich, że nasze placówki za granicą będą mogły opowiadać o Polsce także dzięki naszym produkcjom. I jakby nie było, jako spółka też liczymy, że ten nasz bardzo dobry produkt, te nasze bardzo dobre treści znajdą także dzięki temu jeszcze nowych widzów, nowych nabywców. Wszystko tak naprawdę służy jednemu celowi. Promowanie treści, które wytwarzamy, jest formą promowania Polski, polskości, naszych wartości, naszej kultury, pokazywanie jej jako bogatej, różnorodnej i pogłębionej. Dziękuję uprzejmie, panie prezesie. Jeśli można, pani dyrektor, jeszcze dosłownie dwa zdania, bo to też po prostu bez tego trudno by było dzisiaj państwa zostawić i pana prezesa. Chciałem serdecznie podziękować, panie prezesie, za to, że ta współpraca Telewizji Polskiej z Ministerstwem Spraw Zagranicznych przecież już trwa od lat na wielu polach. Między innymi TVP Polonia jest tutaj przykładem tej dobrej, konstruktywnej współpracy, a tym najświeższym przykładem TVP Wilno, kanał stworzony we wrześniu ubiegłego roku, obchodził niedawno pierwszą rocznicę. Byliśmy z panem prezesem na tych obchodach pierwszej rocznicy w Wilnie i z sukcesem młoda, zdolna, kreatywna, dynamiczna redakcja TVP Wilno informuje Polaków na Wileńszczyźnie o, z jednej strony, tym, co dzieje się w Polsce, ale także polskiej historii, ale także tym, co dzieje się na Wileńszczyźnie. Bardzo szeroka oferta tego programu, dynamicznie się to rozwija, jesteśmy z tego wspólnie, myślę, dumni. A to dzisiejszy list intencyjny to po prostu kolejny obszar zacieśniania współpracy. To nie to, że dzisiaj zaczynamy tą współpracę, ona trwa od lat, po prostu na kolejnym polu uważamy, że ta współpraca przyniesie nam obopólne korzyści, a przede wszystkim przyniesie korzyści Polsce. To jest tak, że często bardzo dobre rzeczy dzieją się, dlatego że się dzieją, że są dobrzy ludzie, mają dobrą wolę i dzięki nim to wszystko idzie do przodu. I tak jest rzeczywiście z naszą współpracą. Więc dzisiaj rzeczywiście tak naprawdę opisujemy i porządkujemy to, co się dzieje, w nadziei, że ta współpraca będzie jeszcze bardziej rozkwitać. Serdecznie dziękuję, panie prezesie. Dziękuję. Dziękujemy uprzejmie. Szanowni państwo, padło tu wiele pięknych słów, dlatego może przejdźmy od słów do czynów. Serdecznie zapraszam pana ministra i pana prezesa do podpisania listu intencyjnego w sprawie działań w zakresie kształtowania międzynarodowego wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo proszę, pan minister Szymon Szynkowski-Welsenk. Bardzo proszę o podpisanie listu intencyjnego, panie ministrze. Dziękuję bardzo. I drugi egzemplarz. Dziękujemy bardzo. I serdecznie zapraszam pana prezesa Mateusza Matyszkowicza, członka zarządu Telewizji Polskiej. Bardzo proszę, panie prezesie. Szanowni państwo, w tym momencie podpisywany jest list intencyjny w sprawie działań w zakresie kształtowania międzynarodowego wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, zapraszam pana ministra. Tak, proszę bardzo. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję uprzejmie. Szanowni państwo, zapraszam pana prezesa, pana ministra, jeszcze bardzo proszę. Z racji tego, że nasza konferencja odbywa się zdalnie, poprosiliśmy państwa dziennikarzy, państwa redaktorów o zadawanie pytań i pozwolę sobie teraz odczytać te pytania, które wpłynęły do nas drogą mailową. Szanowni państwo, pani redaktor Aleksandra Żaczek z TVP Polonia chciałaby zapytać o znaczenie tego listu intencyjnego, który został dzisiaj podpisany. Panie ministrze, bardzo proszę. Tak jak powiedziałem, to kolejny krok na drodze już wytyczonej wiele lat temu naszej dobrej współpracy, ale krok ważny, bo ja to często przy różnych okazjach powtarzam, dyplomacja publiczna to dyplomacja XXI wieku. Klasyczna dyplomacja, ta, która narodziła się, można powiedzieć, na Kongresie Wiedeńskim w XIX wieku,
gdzie spotykają się przywódcy państw, gdzie spotykają się ministrowie spraw zagranicznych, ministrowie różnych resortów. Można powiedzieć, jest takim zajęciem w jakimś sensie elitarnym. Dzisiaj dyplomacja jest nieco inna. Dzisiaj dyplomacja to docieranie z naszymi opiniami, ale także z wiedzą o tym, jaka jest Polska, jakie wartości są dla nas ważne, jaka jest nasza historia, jakie są nasze cele. Musimy docierać z tymi wiadomościami nie tylko do liderów, to jest oczywiście bardzo ważne, to jest tradycja, którą cały czas kontynuujemy dyplomacji, ale także musimy docierać do opinii publicznej wielu krajów za pośrednictwem mediów społecznościowych z jednej strony, ale mediów klasycznych jak najbardziej. One cały czas są najpopularniejszym kanałem przecież docierania z informacją z drugiej strony. Dlatego tak ważne jest, byśmy właśnie w ramach dyplomacji publicznej szukali tych szans na skuteczniejsze informowanie o polskiej historii, o polskim dziedzictwie, ale także o polskiej teraźniejszości, o polskich celach także w polityce zagranicznej. Z drugiej strony też ważne jest, żeby właśnie Telewizja Polska mogła pokazać całe swoje dziedzictwo, wykorzystać wszystko to, co ma najlepsze. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Pan prezes, bardzo proszę. Kultura to jest najlepsze, co mamy i najlepsze, co możemy pokazać. Więc cieszymy się, że razem z ministerstwem możemy polską kulturę promować na świecie. Tutaj ramię w ramię działamy tak naprawdę w jednym celu. Instytuty Polski od lat niezwykle pomagają nam w popularyzowaniu produkcji telewizji polskiej na świecie. Teraz to jeszcze zostało zapisane. Mam nadzieję, że procedury będą łatwiejsze. Razem z ministerstwem tworzymy 3 anteny, a właściwie to 4, bo TVP Wildo, TVP Polonia i Bielsat, który dzisiaj odgrywa niezwykle istotną rolę, istnieją dzięki porozumieniom zawartym z MSZ-em. Tutaj działamy również ręka w rękę. Jest Poland In, nasza stacja anglojęzyczna, która wkrótce ulegnie przeobrażeniu i będzie się rozwijać. Również korzysta ze współpracy z MSZ-em, produkując serwis Focus on Poland. TVP Wilno to jest to nasze najnowsze dzieło, najnowsze dziecko, najmłodsze w rodzinie, powstańce we współpracy z TVP Polonią. Cieszy ogromnie. Znaczy jest przykładem na to, że możemy wspólnie aktywizować Polaków na całym świecie, sprawiać, że wizerunek Polski jest coraz lepszy, że twarzą Polski są młodzi, uśmiechnięci ludzie, dziewczęta i chłopcy, że powstają wspaniałe programy, które służą także w Polsce, bo dzisiaj mówimy o tym, co się dzieje, kiedy kulturę tutaj z kraju pokazujemy na zewnątrz, ale TVP Wilno pokazuje, że możliwe są także jeszcze, że my możemy czerpać z tego, co tworzą Polacy poza granicami. I tak na przykład program kulturalny z TVP Wilno, Co się dzieje, jest emitowany w TVP Kultura i cieszy się ogromną popularnością. To pokazuje, że wspólnie nie tylko promujemy polską kulturę na świecie, ale pomagamy tej wspólnocie Polaków, rozumianej najszerzej, utrzymać jedność, komunikować się ze sobą i wzajemnie inspirować. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, pragnę poinformować, że wpłynęły również inne pytania, nie dotyczące bezpośrednio tematyki dzisiejszego briefingu. Ja pozwolę sobie je odczytać, już adresowane konkretnie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pan redaktor Karol Darmoros, Polskie Radio. Na jaką konkretnie propozycję ze strony prezydencji niemieckiej w sprawie pakietu budżetowego czeka Polska? Jakie rozwiązanie byłoby akceptowalne? Czy chodzi o zwykły powrót do konkluzji Rady z lipca, czy jakieś dodatkowe protokoły interpretacyjne do rozporządzenia wiążącego fundusze z praworządnością? Uprzejmie proszę pana ministra Szymona Szynkowskiego-Welsenka o odpowiedź. Sytuacja wbrew pozorom jest tutaj dość jasna. My opowiadamy się po pierwsze za tym, żeby trzymać się traktatów, a po drugie opowiadamy się za tym, żeby trzymać się konkluzji Rady Europejskiej z lipca, które to konkluzje na tych traktatach właśnie bazują. I tutaj w zasadzie trudno mieć coś więcej do dodania. To, co stało się później, nie miało zgody polskiego rządu. Prezydencja niemiecka nie miała mandatu do takich negocjacji z Parlamentem Europejskim, które wykraczałyby poza konkluzję Rady Europejskiej z lipca, i na te dodatkowe, można powiedzieć, elementy, co do których uzgodnienia nie było, my się dzisiaj konsekwentnie nie zgadzamy. To jest konsekwentna
pozycja Polski, która nie jest pozycją z dziś ani wczoraj, bo można powiedzieć, jest pozycją od 2 lat, bo od mniej więcej 2018 roku informujemy, na jaki mechanizm ten pierwotnie zaproponowany, tak zwany mechanizm warunkowości, nie będzie polskiej zgody. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Szanowni państwo, pozwolę sobie odczytać jeszcze jedno pytanie od pana redaktora Wojciecha Szczęsnego, Polska The Times. Czy w świetle wtorkowej wypowiedzi szefowej Komisji Europejskiej o tym, że Polska i Węgry blokują fundusz odbudowy kosztem milionów Europejczyków desperacko oczekujących na pomoc w związku z głębokim kryzysem, nie obawiają się państwo, że tego typu narracja spowoduje wzrost niechęci wobec Polski i Polaków wśród mieszkańców pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej? Bardzo proszę odpowiedź pana ministra Szymona Szynkowskiego. Zwrócę uwagę na dwa elementy. Po pierwsze, to forsowanie rozwiązań, na które nie było zgody i nie ma zgody państw członkowskich przez część państw i przez instytucje europejskie, jest dzisiaj problemem. To fakt, że no na przykład holenderski parlament wzywa do podjęcia kroków przeciwko Polsce, jest złamaniem europejskiej solidarności i utrudnianiem dojścia do porozumienia w tej sprawie. Więc dzisiaj to nie Polska i Węgry cokolwiek blokują. Dzisiaj ci, którzy forsują mechanizm pozatraktatowy, nieuzgodniony w konkluzjach lipcowych Rady Europejskiej, blokują przyjęcie porozumienia. Natomiast drugim elementem, co do obaw wizerunkowych, no ja muszę powiedzieć, że mam poważne obawy wizerunkowe co do wizerunku Unii Europejskiej i instytucji europejskich w Polsce. Dzisiaj społeczeństwo polskie jest jednym z najbardziej entuzjastycznie prounijnie nastawionych społeczeństw. Ponad 80% obywateli popiera nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Jednocześnie wszystkie sondaże wskazują, że zdecydowana większość obywateli rozumie polskie wątpliwości co do tak zwanego mechanizmu warunkowości. To pokazuje, że jeżeli dalej siłowo będzie forsowany ten mechanizm, jeżeli dalej będą pojawiać się takie gesty jak gest parlamentu holenderskiego wymierzone w Polskę, to mam głębokie obawy, czy to prounijne nastawienie w polskim społeczeństwie nie zacznie się zmieniać, a tego byśmy bardzo nie chcieli, bo uważamy, że Unia Europejska jest dla Polski wielką szansą i przynosi Polsce korzyści. Natomiast jeżeli zostaną zasiane takimi działaniami te wątpliwości, to rzeczywiście mam obawy, że to się może zacząć zmieniać. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękujemy za obecność na dzisiejszym spotkaniu. Dziękujemy uprzejmie, dziękuję panu ministrowi i panu prezesowi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również. Dziękuję, panie prezesie.